Siema, siema, jestem Ryan Jeepy, to jest koniecznik z naszej serii Podwórko Kolinisty. Ze mną jest Krzysiek, tam gdzieś za Masejkiem. Siemano. Siemano, siemano, witam również widzów na czacie, którzy są razem z nami. Oraz witam nowego Masejka, właściwie Masejka po remoncie, słuchajcie, w końcu wygląda to tak, jak powinno wyglądać, czyli w ten oto sposób. Przy okazji myśmy sobie zrobili lekutkie tutaj poprawiaczki naszych kosiareczkach, bo tak, Sepp, tu zapamiętać jaki był, nie? Taki był stary, w innych kolorach, więc te kolorki zamieniliśmy na takie. Plandeka oczywiście była żółta, czy plandeki nie było, więc zdaliśmy plandekę, a że konfigi były tylko na żółtą. To, żeby wszystko pasowało, trzeba było zmienić plandeki matką. Dopiero nic nie działo, trzeba było, przepraszam serdecznie, dopiero trzeba było zmienić plandeki w Samaszu. I teraz wygląda tak, to ten zestaw cały, nie? Także dzisiaj zobaczymy sobie, jak on działa. Masa jest naprawiony, odmalowany, z wałkiem działającym. Super sprawa, całość zapłaciliśmy około 15 tysięcy za ten remoncik plus ten cały zestaw za ten remont, nie? Także niedużo, powiedziałbym, bo myślałem, że będzie więcej. A w Masaju wałek po prostu jakieś tam jakieś luzy były na jakichś łożyskach czy coś takiego, nie znam się na tym. Trzeba by pytać mechaników, nie? Dobra Krzychu, to co? Ruszamy na akcję. Gdzie Krzychu będziemy robić dzisiaj tutaj akcję z silosem. Będziemy po prostu kosić łąkę na kiszonkę. Okej, jest już odpala. Odpala pierwszym jeszcze. Odpala, odpala. A jestem właśnie ciekawy, jak będzie teraz szedł, nie? Kurde, bo ja nigdy jeszcze nie testowałem tego w ogóle wałka z przodu, nie? Nie było jak właściwie testować. Więc zaraz zobaczymy. Widzicie, mamy już 2 czerwca, 11 godzinka, także chłopaki się ogarnęli. Września, nie czerwca. Drugą połowę oczywiście. Ogarnęli się elegancko. Tutaj Krzychu w tym czasie, kiedy ja będę sobie robił, to ogarniał, to Krzychu to będzie manewrował i zmieniał po prostu przystawki. Bo będziemy z tobą musieli podbierać. A my co, dzisiaj na poletku tu sobie z elegancją zajdziemy. Bliziutko mamy na tą łąkę. Także tutaj, wiecie, bez problemu. O, szybki wjazd. I teraz nie musimy jeździć, wiecie, na zakładkę, tylko po prostu mamy bardzo z przodu. Wszystko super jak powinno być. No i fajnie, nie? Okej, ja tu już opuściłem to. Tu sobie teraz odpalam to i jedziemy. Dobra, czy będzie szedł? Ty no, jak porąbany, 20 na godzinkę leci, nie? No i elegancko. Panie, teraz to idzie. W końcu jakieś normalne sianokosy mam, a nie jak wcześniej żeśmy się tłukli z tym. To jak on zapieprza z tym w ogóle. No dwie paki sadzi, rozumiesz? No dwie paki może nie, dwie dychy. Leci. Elegancko, jaram się bardzo fajnie. Dzisiaj nawet się ubrałem pod kolor Masejka. Bo fajnie sobie do niego oczywiście wrócić. No i co? Super, że to tak trybi. Ty w ogóle my nawozimy jakieś łąki te? Chyba nie nawozimy tego w ogóle, nie? Nie chyba, my nie ma czym nawet. Ani wapna, ani nic, w ogóle wywalona mamy. Cześć Sebol, witam serdecznie, nagram ogólnie odcinek jak coś. Także to jeszcze jest nowiutki, to proszę się przywitać z widzami. Albo z samym sobą nawet, nie? Bo to sami wy też jakby jesteście. Więc o! Trochę tutaj pewnie tam lekutkimi jakieś robią na tych zakrętach, bo są ostre bardzo. Jak ty to... Jak ty od 3 godzin tak samo ubrany? To jest magia kina, rozumiesz? Taka sprawa jest, że jest ten. Starciki są nagrywane pod rząd. A nagrywamy 2 odcinki dziennie. Czyli on się nie myje od kilku dni. Tak, tak, tak. To świetnie wygląda, nie? Bo bez kitu ludzie oglądają odcinek. I mają tak, że jak nagrałem 3 odcinki na jednym streamie, to w sumie ludzie widzą 6 dni mnie w tych samych ciuchach, nie? Ktoś pomyśli, nie no, on jakiś jest, ja wiem, że studenci są biedni, ale żeby na pralkę już, naprawdę. Bez kitu. No magia kina taka jest, co wam mogę poradzić, nie? Jest tak, jest. O, Krzysiek już stoi. Czeka sobie. Tym, żeś klamotem przyjechał? Big klamoty? No dobra, dobra, nic się nie dzieje. Okej, ja tu już tutaj podjeżdżam i elegancka robota idzie. Aż sam Thanos spadł. Matko, a ty cię Thanos streamisz czy coś? Bo myślałem, że ten, że już polazłeś do siebie i koniec, nie ma go. A chłop przyszedł. Polazłeś do siebie. Najpierw przychodzi mi wyzywa od tego, że... Nie wyzywa sobie. Mówi, że będę kupował multiple. A tu proszę. Teraz sobie chodzi. Nie wiadomo, co ty będziesz kupował. Nigdy nie powiedziałeś, jaka ta... No właśnie nie powiedziałem, no bo słuchaj, jeżeli cena samochodu się zmieni, powiedzmy, na przestrzeni całego tych lat, bo to myślę, że to będę latami zbierał, no to wiesz, nie? Dzisiaj kupi takiego, a za 2 lata nagle się okaże, że nie wiem, cenę poszły w górę albo w dół, nie? No różnie może być. Życie jest nieprzewidywane. Siema organista, witam, ale fajnie, że wpadłeś. Troszkę musiałem wyrównać tam jak coś, więc tam będzie lekutko nierówno, nie? Ale myślę, że sobie poradzimy z tym. A nie, to zgrabia, bo to i tak jest ten. To i tak jest trawa sama, nie będzie takiej przestrzeni, więc tu nie musisz się pilnować.
No, szybko się zgrabi, ja zaraz polecę po tego, po maszynkę naszą i fajnie pójdzie. Ogólnie jest taki też problem, że wydałem wam wadliwego silosa, bo wadliwy silos i już poprawiliśmy to na streamie, dzisiaj zobaczymy jak to działa, a powinno działać raczej na pewno, więc no wie jak to wyglądacie, że update pewnie macie dostępny, ale dla ludzi, którzy teraz są na lajcie, to jeszcze tego nie ma, więc ja gdzieś chilly. Czasem wbijam, zobaczyć co się dzieje. A, po prostu ten, obchód robisz. Ja tak właśnie kiedyś na Twitchu robiłem, jak tak się mocno zagrzałem tego Twitcha, to wchodzimy sobie codziennie rano na Twitcha i patrzyłem sobie kto ma streamka, kto co robi i tak dalej, nie? A potem się zdziwiło i nie robiłem tak. Slamtor, siema, Slamtor. Boże, mi się śnego w głowie miałem. Więc spoczko, nie? Ej, w ogóle zobacz jak teraz to idzie, nie? Na te dwie kosiarki to jak... No ja właśnie patrzę, nie? Jak ty zapieprzysz teraz. Stary, teraz to tak. W końcu! Jeszcze dwie łąki może zdążyć jeszcze. Nie no, chyba nie. Ile odcinka minut? 6. No to 6 minut odcinka, myślę zanim to skończy będzie 10. Pojedziemy zbierać, jeszcze ubijanie z silosu, wiesz, no trochę coś jednak zajdzie z tym, nie? Więc jednak ja bym tak nie sądził, że na dwie łąki. Jakby nas to może trzech było. O, Thanas, jakbyś padł na odcinek. I byś tu mógł już zbierać z kimś tam, nie? Jangusa by się jeszcze wzięło. Jangus na silosie. No, 4. Tam nas odwozi. A my tu kosimy, no panie kochany. I elegancko 1,5 hektara łąki w 4 zrobić. No i dogadali. 1,5 hektara w 4, nie? Jezu, co się wbijacie. No i tak to można robić, a nie. Dobra, ale to wiadomo jak jest. Okej. Okay. A ty gdzieś pojechał? Za tobą jestem. A, kurde, żeś mi uciekł tak nie wiem kiedy nawet. Tylko ty tak to zgrabiasz, ja żeby wiem, to że można było zebrać, a nie się... jakieś tej serpentyny robisz. Nie, ale spokojnie, ja tu jestem jeszcze. Bolek się karnie, Bolek to mógłby co najwyżej ubijać. Bo nie ma jeszcze dla niego roboty innej, nie? A karmiłeś krówy? Krówy. By nagrywał inny z boku. Tak. Podobno słabo płacisz? Ej, Krzychu co miesiąc plus jeden. Ej, no co to jest? No. Słuchaj, ty byś dostał 3,5 tysiąca wypłaty, gdyby mi to, że rozwaliliśmy MTZ-a 2 lata temu. A nie, już w sumie muszę ci płacić teraz 3,5 koła. To jest 3,5. Dobra. Na te czasy. A teraz to Krzychu 3,5 koła dostaje, ale netto. A wiesz co on netto robi? Nic nie robi, opierdziela się jak Lester ostatni, nie? Lester. Dobra, wychodzę stąd. Dobra, żartuję Lester. Jeszcze się obrażę na ciebie. Nie, to nie obrażę się. No tak po znajomości stary, żarciki, rozumiesz? Trzeci nie znam. No dobra, no to tak po nieznanej znajomości. Nieznanej. Rupa, nie gadasz tam. Dzięki sobie, Jakubku, bardzo miło, że tu jesteś. Płać. Całe te. To będzie robota. Co będzie? Płacić to będzie robota? No. Nie no, nie mogę z nim. Jaka płaca, taka praca. A to prawda, no. Jak masz, tak dbasz, jak mówią, nie? A ja nie mam i nie dbam. No właśnie, to nie moje. To o to chodzi. Moje. Wszystko moje, dlatego nadpierdziel. Dobra. No to nieważne. Ja skończyłem, słuchaj Krzysiu, ja jadę się tam, zawijam się już. Zabijaj manatki do siebie. Pakuję walizę, jadę na Go Uspo. I zaraz ten, jak to w ogóle wygląda? No przepięknie. Ale w ogóle jakie ładne te teraz ptaszki takie ćwier robią, nie? Piękna sprawa, tak? Ja nie wiem, ja mam samolot jakiś. Ty masz tego bombardowca, tak? Bombowca. Mamy te fantastyczne takie ludziskanowe dźwięki wygrane i one są tak sami takie śmieszne. Siema Hubi, dzięki za donuta. Czy pamiętam? Donuta? Coś tam pamiętam kiedyś, wiesz. Kiedyś byłem na zawodach nawet, więc pamiętam. Dobra, chcemy teraz ją zrobić? Tak. Sieczkarnia. Czekajcie. Sieczkarnię trzeba zablikować. Co mówisz? Bizon. Bizon? Nie, no bizon nie. Nie? O, powoltku? Dobra. No, więc zasiadamy sobie do sieczkarni. A gdzie ona stoi w ogóle? Tak. Szukajcie, aż znajdziecie. Dobra, pasuje. Tyś ostatni... O, już bierzesz ten zestaw. No już jadę za tobą. Ty Krzychu, 10 minut, a już wjeździłem się szkarnią, zarąbisty czas mamy. No ja już zjeżdżę na pole. No, ten, no elegancko. Ale uważaj, żeby nie było jak to wtedy. Nie, no wtedy się tak wystraszyłem, że hej. Ale jedzie. Do tutaj miejsce by było jeszcze. Dobra, to na spokojnie tam sobie działaj, bo zaraz bierz przyczepki i ten. Nie, w Cekorcie dużo nie będzie, więc... Więc wiesz jak jest. No ta. Okay. Nie, no ta. No ta. Okej.
Ja to sobie jakoś tak podjadę, zanim się rozłożę z tym wszystkim, to jeszcze tam powinieneś dojechać. Już podaję na tym, na zimnym. Tak, jest dawane? Jest dawane dla jego. Czwóra i gazu od ciula. Fajnie, że pamiętasz? Coś tam pamiętam, no mówię, nie? Ale krzykę po godzinach trzymam? O, jaka godzina? Pół godziny dłużej został już po godzinach. Jedziesz tam czy nie jedziesz? Kurde, płoty ktoś tu postawił. Co ale wejdź do klepania. Co łapacie, ale woda jest załapana, więc mi nie zapłacił. Co polecie, jak ja mówiłem tak. Za każdy fan moment płacę tyle, ile zarobicie, na ile zarobi ten odcinek, nie? A że wasze odcinki mają co chwilę copyright strajki i wywala mi zarabianie, to co ja poradzę? To nie jest moja wina, że wszystkie fan moment są nadszerwane dolarem. A niektóre nawet są zablokowane w niektórych krajach. No to co ci poradzę? Jedziesz, czy nie jedziesz tam? Nie jadę! I nie mam całego dnia, a potem będzie mówił mi, że siedzi po godzinach. Nie Kegwu, no kegwu, ale tak jest. Czekaj, ile chciałbyś na godzinę jechać? Czekaj, ja to będę dyszkę po... Nie, to chyba więcej się jedzie, wiesz? 12, nie wiem. Dawaj. Okaże zaraz. No dawaj, dawaj. Gazu butem, ja tu sobie, wiesz. 12 czy ile? 14 jadę. O kurde, 14, to ja muszę 15, żeby cię dogonić. Ja mogę lekko dzwonić, przecież nie ma problemu. Nie, no jedź, jedź. Tak? No dobra, jadę. No, widzisz, że teraz elegancko idzie. No. No ale jedzie, ale jedzie. No. Ja daję NTS zawsze? Teraz... Zawsze są NTS i zawsze mam czerwonego dolara na tych filmach, nie? Nie zarobisz, nie zarobisz. Zresztą kiedyś mi chyba Fico tak zmontował fan moment, że zablokowany we wszystkich krajach, nie? I koniec końców nie mogłem go w ogóle ten udostępnić nawet, nie? Nawet jak tam się coś... Nie, w sumie jakbym widział tam pół w odcinku, to jeszcze by może poszło, nie? Okej, okay, ale jakoś idzie. To najlepszy chyba, nie? Chyba ósemka. No, 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 no. Właśnie, najlepszy fan moment się zepsuło. Śmiało, śmiało, to ja to się nie dogonię, nie? Nie wiem, żebyś się tam wyrobił, nie? A, 80% zara mam na pierwszej już. Tak? No. No i tak mało. A nie, trzeba drugą łąkę, dobra. A jeszcze druga łąka, to i tak nie jest źle. Tam chyba powinien sam skoczyć na drugą, nie? Przyczepkę. Nie wiem, zobaczymy. To jest powinno. Dość blisko. Się okaże zara. I cyk, ja przeskoczyła. No, no, chcę podjeść na spokojnie. Jest zwykle no, po tym drugim pokosie, nie? Albo wiesz, spoko. Tak, podkoła swojego bierz, to ja będę tutaj gdzieś jechał na spokojniaczku. To, żeby tylko ta zielona była obok no, ciebie. No. O! Tu salomy żeś narobił, kurna go raz. Widzę właśnie, ale ja jestem tutaj, wiesz, driver, mistrz, paleta i ja tu jadę normalnie. Kubica, błyskawica. Ty, to w sumie na przejeździe będzie prawie zestaw, nie? Fajen. No, to no. Dalej Fico go ma na dysku, ja też go mam na dysku. Znaczy ja go dalej mam na YouTubie, tylko że nie mogę go ten opublikować, nie? Więc wiesz, okej. Okay. Dobra. 93% mam, spoko, nie? Spoko, zrobię poprzeczniaka zaraz, a nie potrzebuję, odjeżdżałeś, wiesz? A. Bo bym tutaj zrobił poprzeczniaka tego, co zostało. I bym ci ten... Wszystko wrzucił już. Stój. Synek. Stoję. O. Zwolnij, bo tam stoją. Ja mam dwie przyczepy, 94% jakby co, by się kto pytał. Dobra, kto pytał? Dobra. Ja mogę powiedzieć kto. Kto pyta, wielbłądzi, nie? Okej, okay, chyba będzie stówka. Nie wiem, zobaczymy. Za chwilkę. Okej. Okay. A dałbyś na odcinku jeden zasób mi pojechać? Potem się możemy już ten. 8. Żeby dla widza było ciekawiej. Może być? 9, 10, możesz jechać sobie. Okej. Okay. Dobra. To ja tam ten, jak coś fajki zostawiłem ci w środku, nie? Ten na luź zostawił go, kurde. Wydrnij. Ale się kopie. Wydrnij pod tę górę, ale ej, kopi się, nie? No, idzie. Gdzie? No tylko... Nie we mnie. No uciekaj z tej kamerą, ty. Uciekaj. Dobra, ale nie, fajnie się leci. Ja się lubię teraz, nie wiem czemu, ale taką samą taką fazę na takie granie fest po realnemu, nie wiesz, powolutku, max bieg, znaczy taki wolny bieg i o, musiałem być brzydkie słowo. W opór obrotu, nie? Do odciny. Tak, do rajuciny.
Pójdzie? Czy nie pójdzie? Ja nie wiem, czy ono w ogóle pójdzie. Ty jak tam ustawione ten wysypanie na tył? Nie wiem. Dziękuję serdecznie, Mariusz. Za 5 zł zainwestuję. Tak, tak zrobię. Tak, co byś inwestował? W benzynę. Czekajcie, a tam jest też na tył? O, leży spoko na tył. Ogólnie w Skarskim jest najlepiej wysypać sobie na tył, wiecie? Jest najbezpieczniej, po prostu. Okej, niesie tam sobie też z drugiej stronki. Nawet flachy nie zostawił w tym Nieholandzie. Co mam tu robić? Ty musisz być trzeźwy. Na robocie jesteś, okej. Bez procentów, tak? Tak, dobra, o, jakoś to idzie? Ale bardzo dziękuję za nie, Mariusz, do ciebie pozdrawiam, dziękuję serdecznie. Czekajcie, 20 ton było, tak? Sprawdzimy, co ten silo działa w ogóle, bo właśnie mieliśmy tutaj lekutki problemki z nim. No patrz, no idealnie, czyli jednak tam no po prostu patrz, się... nie działa. Nie, no działa, ale jak dobrze w ogóle, że przed tym odcinkiem się ogarnęliśmy, nie? Przecież gdyby nie polski patek X20, ludziska, to by tu nic nie było, nie? Na całe szczęście polski Patryk X20 nam pomógł z tym silosem i on znalazł ten błąd, nie? Napiszcie teraz wszyscy w komentarzu: dzięki polski Patryk X20, naprawdę. To jest szefik do tego odcinka dzisiejszego, nie? Bez niego tak by nie było, nie? Zapamiętajcie ten nick: polski Patryk X20. Tyle starcia ci już? No ej, teraz ja jadę ciągnikiem, dawaj, ogień. Ty, aha, mamy dopiero 17 minut odcinka, czaisz? My to chyba dzisiaj całe pole zrobimy na odcinku. Możliwe. Ty, ale on się zbiera, jak koń pod górę. 14 na godzinę. Ja może remont jakiś lekko go przeprowadził. Ja tam nie wiem, jak dzięki boż, polski tak masz. Dobra. Spokojnie, będę sobie tutaj dawał radę, nie? Tam sobie jest, spokojniaczku. Tam tylko... Co mówisz? Znowu coś się walkie-talkie przerywa. Mieliśmy płatnik, no, nie sprawdzić, a teraz. Ja to w sumie drę full ogień, nie? Czaisz? No. Się zaczyna godzinkę jechałem, widzę, nie? I naokoło jedziemy, okej? Okay? No. Ale tak, no, no, że może go przepiek coś. No to spoko. Ja tam nie wiem. Jak tam, chłopie? Poleci, tam poleci. Idzie to? Idzie. Jakoś idzie. Jak gruszka w sieczkarni nie pasuje? Co to jest gruszka w sieczkarni nie pasuje? Gruszka w sieczkarni... Co to jest gruszka w sieczkarni? A ja znowu wychodzę z jakiegoś gościa, który nie ogarnia tematu, nie? O, dobra, powolutku. Taka do jedzenia może. Może i tak. 14 tonów. No bo tego jest gruszka, jeszcze jest. No CB radio, nie? A bez kitu! No, no, no. No ale dobra, gdzie tu jest? No tak, miałby sens nawet pogadać o tym. Tam chyba nie ma. Tam no kabina właśnie. To jest zbudowane w głośniku, wiesz? A. Dobra, mam prawie fulla w tej przyczepie, więc się przejadę teraz na drugą stronkę. Dobrze, dobrze. Okej, okay. No i co? Czekaj, gdzie tu jest? No. Wyrobi! Stój tam, Synek! To je! Ale on ładnie chodzi, nie? Ten New Holland. Zrywa strasznie szybko, nie? Wiem. New Holland zrywa jak poramany. Ja teraz 15 na godzinkę z rozpędu pojechałem, nie? A teraz jedę 12. To 11 lecę. O! No chyba będziemy mieli... Ty, ja redukuję na trójkę. Czekaj, bo... Dawaj, błody! Już mi się żółw kończy! Rozumiesz? Takie żółwie. Na żółwia przełączyłem i dalej idzie. No daj mu, no! Ty, no powoli! Nie ma powoli. Trzeba pracować, a nie. Dobra. Czwórkę wbijam. Czwartego żółwia. O. Ja go podesłałem? Ja? Tak, Samuel go podesłał tego New Holanda dla nas. Ja się znalazł go w internetach, ale fajnie, nie? Myślę, że to jest taka spokojna rantywa, bo w ogóle zobaczysz, że nie ma żadnych sieczkarni tak naprawdę gdzieś tam na Mudhubach czy coś. Z tego co widziałem, Deus Volt, Deus Cosmateus robi coś tam, jakąś taką czerwoną, ale jeszcze nie wiem, czy to będzie gdzieś wydawane, czy nie. 99 mam prawie. Dobra, zróbmy jeszcze ten jeden przejazd tam do sobą, ja się od razu zawrócę, nie? Mhm. Okej.
czemu ty masz licznik w tym nudnym motywie? Mierzę obroty. Stówka, jest stówka. Dobrze, ale dobrze. Ja przełączałem na obroty, wiesz? A co zaraz znowu mam na kilometry? Poczekajcie, zapiszę sobie teraz gierkę. Nie wiem czemu tak jest, wiesz, bo ja przełączałem to na obroty, nie? Pamiętasz jeszcze, jak ktoś mi kiedyś o to upomniał, żebym przełączył sobie na ten. Co to, gdzie to jest? Jednostka miary? Przecznik walut? Nie. Cel susza powierzchni? Gdzie to jest? O. Bo miałem normalnie ustawione to na te, nie? Na obroty. O. Teraz jest git właśnie. No i super. No, był. Bo jeszcze będą jakieś mnie pierdzielać za to, że czego ja gram na... Mam kilometr na godzinę i mam kilometr na godzinę na liczniku, nie? Lepiej sobie łączyć obroty. No i oczywiście... przepraszam serdecznie. Racja w tym jest, nie można wam tego odmówić, nie? Tylko pytanko, czemu mi się znowu to przestawiło, nie? A to ci się samo przestawia, czy jak? No chyba tak, nie? Ja to kiedyś ustawiam właśnie, nie? Chociaż wiesz co, ja pamiętam, że ktoś miał problem z czymś takim, że odpalał sobie kierownicę na przykład, nie? I za każdym razem, kiedy odpalał kierownicę, farming musi resetować ustawienia. I to jest, ja mam to samo, jeżeli ja odłączę kierownicę, wiesz? Jeżeli wejdę do farminga z odłączoną kierownicą, włączę ją, to się mi ustawienia resetują, nie? A ktoś tak samo miał właśnie, tylko że za każdym razem, jak odpalał sobie kierownicę. I to też taka trochę porąbana rzecz, nie? Dobra, dwójkę sobie włączymy na tym, na silosie. Ty, coś tego będzie. Ogólnie ludzka kiszonka, którą to robimy, jest typowa tylko pod sprzedaż, bo my teraz, jak wiecie, nie lubimy tam się za bardzo szybko rozwijać, ale kasa, którą przeznaczymy z tego silosu, idzie tylko i wyłącznie na pola, jakieś tam inne takie głupotki, wiecie? Jakieś sprawy bieżące, więc raczej to nie jest tak fest, żeby kupować maszyny i rozwój, tylko bardziej po to, żeby kupować pola, nie? Bo musimy mieć obszarnictwo trochę. Mamy dużo maszyn, a mamy mało hektarów, nie? Dlatego też właśnie chcemy sobie troszkę, ale to będzie trochę większy zakręt, nie? Dlatego chcemy sobie troszeczkę tak właśnie dorobić, że tak powiem, te kiszące. A tamta książka, którą mamy z zupełności, wystarcza nam na nasze nasze potrzeby, jak chodzi o krowy, nie? No i w sumie też co spoko, to jest to, że mamy tutaj bardzo fajne przychody z mleka, bo już to jest około ile? 15-16 tysięcy teraz chyba, nie? No, tak, no, cielaki po prostu mamy 15 tysięcy za krówki, więc super sprawa, nie? Bo możemy sobie fajnie jakąś kaskę nasze ekstra, znaczy ekstra, no główny dochód z gospodarstwa w sumie, nie? To jest mleko, bo jest stałym dochodem i mi się fajnie spłacał kredyt, ale, a właśnie, propos kredytu, chyba już nie mamy, nie? Czy mamy kredyt? Zaraz sprawdzę, czy nie spłaciłem. Spłaciliśmy kredyt, no, więc cała kasa, którą mamy teraz, jest na zero i już jesteśmy uwolnieni od tych banków i tak dalej, nie? Mogę pojechać asfaltem w sumie, wiesz? Nie pomyślałem. No, by się przezbierał, mam mniejsza. Kurba, kiedy Working Progress Tire zapowiada i zapowiada? No, jak będzie skończony gospo, to będzie Working Progress, nie? Chyba logiczne. Mówię już to od początku, kiedy tylko mnie pytacie, zawsze ta sama odpowiedź jest, nie? Że zrobię Working Progress, nagramy z kusem, jak będę miał już gotowy gospo, nie? A że gospo jeszcze nie jest gotowe, no to... Ty! Ej, Biski, tu kredyt na mleczarnię może byśmy wzięli, co? Nie, żartuję, żadnego kredytu nie będzie. Nie będzie kredyciku, nie. Jak teraz będziemy mieli pieniążki, to sobie zarobimy je spokojnie. Mleczarnię kupimy sobie gdzieś na zimę i będzie git, nie? Dobra. To co, ja to zaraz się obrócę, już okej? Dobra. Ale zrobimy teraz ten mniejszy pokosik i potem tamten duży zaraz na chatę, nie? No i w sumie git. Także też odcinki musi zacząć równo idealnie pół godziny, możemy złapać sobie i tak nawet. Przecież to żaden problem. A widzę, że tak mam 24 minuty odcinka, więc spoczko. Ja miniaturkę pewnie zrobię na kolejnej łące, tak pozwolicie, trochę. Ale praca nie tak najbardziej ta sama pokazywana, więc to nie ma problemu, nie? Okej. Okay. Ty, patrz, całą łąkę zwiedziana. Ciekawe właśnie, ile w ogóle mamy tego tam w silosie, nie? O, trochę się odjadę, bo tam... O, no i super. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Tam jest w sumie 28-28, to jest jakieś 56 tysięcy. By wychodziło. Plus, minus. O, to jeszcze jest taki, złapiemy coś takiego tego? Typka? Można. O, to co jest? Wiesz, pasowałoby to sianę tam złapać, ale to już może innym razem, co będziemy robić innego. Gdzie zgrabić coś, nie? Z prasą. 58 tysięcy, 56 tysięcy, to w sumie 60 koła. To wychodziło, nie? Z tego.
No i fajnie. 7000 litrów. To jest po 500, czy jakieś 30 koła zarobiliśmy na tym. No to ej, mi się wydaje, że chyba nic tak nie daje jak kiszonka, nie? Na takim kawałku i nie zarobisz 30 tysięcy chyba, nie? Inaczej niż z kiszonką. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem. Ale wydam kiedyś na wakacje? Ale co mam wydać na wakacje? Że mapę? Oj, chyba wątpię, że wydam na wakacje. Ciężko wydać coś, kiedy mnie nie będzie, nie? Bo ja na wakacje raczej nie planuję robić streamów i tak dalej, tylko teraz nagrałem te odcinki, nie? Na zapasik taki fajny. Więc, no wiesz jak to jest, nie? Nie znam, że się po prostu wydać z tej mapy, bo mnie po prostu nie będzie. Okej. Okay. Wysypane, okej, okay, zawika. On to mi od lutego? Co ja mówię od lutego? Dobra, i są, strzelamy sobie chyba. I tak w sumie na razie tak sobie lekko zaparkujesz, tak powiem, bo my zaraz sam lecimy na kolejną łąkę. Ale z wami się już pożegnamy, bo myślę, że to jest starczy tego odcinka, także dzięki za uwagę, fajnie, żeście byli. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i że taka akcja też wam siada, bo w sumie według mnie to jest coś ciekawego, że mamy teraz takie maszynki, które pozwalają robić takie to rzeczy, nie? No i co? Dzięki za odcinek. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się. Padać do Krzycha na lajki, bo pewnie teraz streamuje gdzieś tam w okolicach Haleki to do 18. Także dzięki, na razie, trzymajcie się, najcześć, pozdro. Pa, pa. Siemano.